Chaos, nerwy, łzy. Greckie wakacje marzeń dla ponad 1000 Polaków zakończyły się koszmarem, a dla niektórych nawet walką o życie. Wraz z innymi turystami z całego świata uciekali przez plażę przed płomieniami, ale gdy znaleźli się już na lotniskach, okazało się, że nie wszyscy mogą liczyć na szybki powrót do kraju i koniec dramatu. Pożary w Grecji trwają już niemal 2 tygodnie. Gasi je m.in. 149 polskich strażaków. Ewakuowano 30 tysięcy osób, to największa ewakuacja w dziejach tego kraju. Nadal najgorzej jest na Rodos i na Korfu. Ogień pojawił się też m.in. na Peloponezie, na Krecie ogłoszono stan ekstremalnego zagrożenia. Na szczęście brak doniesień o ofiarach, ale w zachodnich mediach mnożą się opowieści turystów, którzy ledwo uszli z życiem. Przyczyny pożarów są różne, jednak bardzo sprzyja im susza i rekordowe temperatury.